Hej, 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 siomo wszystkim, bliska z tej strony Hades, witam w kolejnym odcinku z Mad Games Tycoon. I właśnie. Zaraz będziemy tworzyli nowiuteńką grę. Stworzymy nową grę. Tak z grubej rury, nie było żadnego patcha, od razu wam mówię, tak. W dzisiejszym odcinku skupiam się na tytułach, które wy podawaliście. W poprzednim odcinku i jeszcze poprzednim odcinku. I tak, i stwórzmy grę. Gra musi być bodajże to była zręcznościówka, jeśli się nie mylę. Tak, zręcznościówka o nazwie Gimbo. Tutaj właśnie została nadesłana przez użytkownika Gronek Proxo, tak? Proxo, wybaczcie, jeśli by mi się plątał język czy coś, ale po prostu czekajcie, w ogóle pod zręcznościówki może stwórzmy najpierw silnik, co? To też nie będzie głupim pomysłem, chyba że możemy badać jakąś cechę, nie, więc stwórzmy nowy silnik. Stwórz silnik i to będzie zręcznościówka, wszystkie cechy. Nowy silnik 6, to będzie za oczywiście 100, 300 tysięcy i 20 i 30% w tym. Dobra, was już tu dajemy, ktoś kupił nam silnik, więc easy. Was tu dajemy, a wam damy badanie gatunków, tak? Wy macie badać powoli gatunki. Dobra, nie mamy na razie, jak widzicie, żadnego marketingu ani nic, więc mówi się trudno. Jeśli by mi się ludziska plątał język czy coś, to musicie mi wybaczyć, ale dzisiaj po prostu już parę materiałów nagrałem, tak? I po prostu już mi się język plącze, naprawdę. Próbuję się przyzwyczaić do takiego nagrywania na zapas większej ilości materiałów, a teraz muszę się nauczyć tego, ponieważ muszę nagrać dosyć sporo materiałów na pewien okres czasu. Nie powiem na razie wam, o co chodzi, dowiecie się na pewno. Mamy zaawansowane SI, możemy opracować sobie, tak? Pamiętaj, zręcznościowa i gimbo, tak? Gimbo zaraz zrobimy. I jeszcze tam było o strategii, ale jeszcze nie możemy strategii opracować za bardzo. Jak widzicie, nic nie grałem też pomiędzy odcinkami, ponieważ to też nie miałem czasu. Grałem w CS-a, tak? Grałeś w CS-a, Cvelu, tak, dokładnie grałem w CS-a. Dlatego nie miałem czasu. No, nie, serio, grałem sporo w CS-a, ale to nie o to chodzi. Gimbo. Okej, no tak, my nie mamy tematów, a tutaj nie dostałem żadnego, powiedzmy, tematu, jakie możemy dostać, więc dajmy orkowie. To powinno być o tematyce szkole. O szkolnej tematyce to powinno być, ja to sobie zdaję z tego sprawę, ale mówi się trudno. Zróbmy to na peceta i oczywiście na to. Dalej, zręcznościówka to niech będzie nad gameplayem, długością gry, funkcjami, początkujący i tak dalej. Kupujemy nowe zabezpieczenia antyhakerskie, grafika, muzyka najbardziej, tutaj sterowanie 10%, myślę, że o na takich statystykach powinniśmy daleko zajść. Ok, dalej, tworzenie, twórzcie mi grę tutaj szybko, ładnie. Zręcznościowa to nie powinien być wielki problem. Przynajmniej tak mi się wydaje, że nie będzie wielkim problemem. To możemy fanów pozyskać. Okej, chcemy fanów pozyskać. Chcemy jakąś tam ilość fanów, 300 fanów więcej. Okej. Wybaczcie za ziewanie. Muzyka 8-bitowa już nam również weszła w nasze szeregi. Znaczy możemy opracować, nam się tu strategia teraz robi. I teraz tak, dobra, fani nam rosną i chyba będziemy tak typowo polegali na deweloperach, ponieważ jak przeniesiemy się na większe pole, to po prostu będę miał lagi, będę miał po 20 fpsów, a nie fajnie się to nagrywa, tym bardziej gra i tym bardziej pewnie ogląda również, tak mi się wydaje, dlatego myślę, że na tym etapie tutaj będziemy siedzieli. Oczywiście póki nie będzie jakichś nowych patchy, bo jak będą nowe patche, to wtedy będziemy kombinowali o innych rzeczach, tak? Okej, antywirus kolejny, znaczy antywirus, zabezpieczenia antyhakerskie weszły. Widzę, że grafika i muzyka całkiem spoko w Gimbo się robią. Tam była jeszcze strategia, tak? A strategię chyba opracowaliśmy przed chwilą, jeśli się nie mylę. Okej, nie, tego nie chcemy. Badaj cechy, zaawansowane SI niech tutaj nam robią, tak?
Co my tu mamy? Jest jakieś niezadowolenie, nie ma gaśnic. Okej, no to nie będziecie mieli tych gaśnic również, więc sorry. No jak jesteście niezadowoleni, że ich nie ma, to po co mam was zadowalać, nie? Okej, niech tutaj nam się tworzy wszystko na spokojnie. Własne targi też powoli się robią. Widzę, że tu za każdy pasek wpada nam jeden fan co najmniej, więc całkiem spoko. On tu i tak nawala na tą klawiaturę, to też tak śmiesznie. Okej, weźmy może stwórzmy pokój treningowy. No myślę, że no taki malutki może stwórzmy. Nie trzeba nam dużego. Tak mi się przynajmniej wydaje, że nie potrzebujemy dużego pokoju do tego. Teraz tak, no i wy chcecie gaśnicę, tak? No macie tu jedną, tu macie drugą, no i boiler do wody, tak? No gdzie ja wam to mam stawiać? No naprawdę, chorzy ludzie. Okej, no i oczywiście, żeby zwiększyć standardy pracy, to dajemy... scrollem się przewracało, kurde. Się trochę zapomniało, ponieważ nagrywałem, powiem wam, mogę wam zdradzić to w tajemnicy, że The Game Dev Tycoona nagrywałem, dlatego mi się trochę też mylą tutaj opcje. Tutaj, o, jakiś silnik nam się sprzedał. Okej, myślę, że wam praca biurowa się przyda troszeczkę. Kurs treningowy, ja chcę pracę biurową wam dać. Wy zacznijcie się uczyć tutaj. Widzę, że po prostu fani nam na razie nie spadają, więc jest dobrze. Znajdź wydawcę. Oczywiście lecimy pod zręcznościówki. Zręcznościówki te, okej. Ej, no okej, całkiem nieźle nam wyszło to. Gimbo jest po prostu, że uciekamy ze szkoły samolotem i rozwalamy nauczycieli, którzy również siedzą w tych samolotach, tak. Tak, bujna wyobraźnia, czy coś takiego. Okej, możemy strategię zrobić, więc to również damy na takiej zasadzie i to będzie stre. To silnik pod stre będzie, a tutaj my szkolimy naszych pod pracę biurową. Niech się uczą, ponieważ myślę, że prędkość przy tym się przyda. Oczywiście nasi fani są zadowoleni, więc nie ma większych problemów. Gimbo, dajmy więcej fanów, potrzebujemy więcej hajsu, więcej koksu i w ogóle. Zobaczmy, jak tutaj się sprzedaje. 450 tysięcy, 5,5 miliona już zarobiliśmy na tej grze, więc okej, jest całkiem nieźle. Bez żadnego rozgłosu również to zrobiliśmy. Nie chcemy pikować bloków. Okej, praca biurowa trochę im podbiła się. Więc wylećcie już z powrotem do naszych fanów. Silnik pod Beast został właśnie kupiony od kogoś, więc jest całkiem nieźle. I teraz tak. Stwórz grę, to ma być strategia. Pudełkowa B+, i to miało być chyba Delma Story, z tego co pamiętam, tak? Również przez tego samego użytkownika nadesłane, więc no dzisiaj po prostu debiutujesz. Tutaj, o Boże, my znowu... Aj, jestem głupi. Oj, dobra. Piraci. To będzie Delma Story aka Pirat, więc damy radę. Grafika, długość gry, funkcje, tak i tak myślę, że będzie całkiem spoko. Nad grafiką mocno się tutaj zastanówmy nad tym, tak? Okej, myślę, że tak możemy stworzyć. Zacznijmy tworzenie kolejnego tytułu świetnego, mam nadzieję. Ta gra zarobiła nam już 1 100 000 dolarów i leci dalej w górę. 1 160 000, tak? 121. To czy 20... Już mi się mylą liczby. Nieważne, zobaczymy, czy Gimbo, czy Delma Story odniosą sukces. Zobaczymy. Jestem tego ciekawy. Najlepszy dźwięk może, no, producentem roku my jesteśmy, więc jest całkiem nieźle oczywiście. Myślę, że w ogóle wam kolejne szkolenie zrobimy, skoro mamy ku temu okazję. Praca w biurze, szkolcie się, ważne jest szkolenie dla was, więc mam nadzieję, że wtedy mniejsza was ilość będzie mogła siedzieć w tym pokoiku, bo to byłoby fajne, to byłoby naprawdę fajne.
No i jestem ciekaw, jak oni muszą zapierdzielać, jeśli mają wszystkie oposto. To mnie zastanawia. Wybaczcie, Boże, coś taka pogoda dzisiaj jest senna, więc wybaczcie za to. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. Oczywiście, ludziska, zapraszam was na fanpage'a gorąco. Tam stawiam właśnie różne ciekawe rzeczy. Przynajmniej tak mi się wydaje, że ciekawe, nie? Tam jakieś na przykład dzisiaj wstawiłem, dzisiaj kiedy wy to oglądacie, to wczoraj wstawiłem, że rangę w CS-ie wbiłem właśnie na Kałacha. No i również widziałem, że sporo osób jest zainteresowane serią z CS-a, więc chyba mogę wam tak zaspoilerować, że coś takiego mogę wprowadzić, tak? Jakąś serię z CS-a się postarać. Możemy zbadać tematy i zbadajmy te tematy, naprawdę, bo na 6 tematach daleko nie zajdziemy. Tutaj widzę, że prawie 2 miliony się sprzedaż była. Oczywiście silników nie liczymy do tej puli. Delma Story, no nie spojrzałem na obrazek, kurde. Mogłem spojrzeć. Dobra, okej, wybieramy temat. Wybieramy wszystkie po kolei. Okej, 1 085 000, tak? Czy tam 850 000 ta gra zyskała, więc zobaczymy, ile Delma Story znajdzie. I to musimy wydać pod strategiczne osoby. Tak, jedyna strategiczna osoba to jest, która daje nam większy... dochód z tego. W ogóle to wygląda bardziej jak... Boże, jak ta gra się nazywała? Europa Universe? Nie wiem, nie jestem pewien teraz, kurde. Tak to bym powiedział. A nie chcę palnąć jakieś gapy. Więc dobra, zobaczymy, jak ona się sprzedaje. No, na razie jesteśmy ostro na minusie, oczywiście, ale to jest standardowa rzecz. Dźwięki 16-bitowe, okej, no. O was dalej męczymy w tym. Okej, teraz tak, czas na badanie cech, ponieważ już parę cech tu weszło, więc was tu przestawiamy. Gra przez sieć lanówki, czyli będziemy mogli robić lany, na przykład w Contra Strike'a, albo w Battlefielda, albo w LoL'a, albo w cokolwiek innego. Myślę, że chyba Delma Story nie przebije. Nie wydaje mi się, żeby przebiła to. Ale no, trzeba być dobrej myśli, że może, a może damy radę, nie? Może damy radę, w ogóle prędkość też mogę chyba im tu zwiększyć. Chociaż nie wiem, czy prędkość wpływa bardziej na co wpływa bardziej prędkość. Najlepsza grafika Delma Story, okej, czyli to jest plus, tak? Czyli, że Delma Story po prostu dostała o wyróżnienie, więc powiedzmy, że no na razie jest lepsze, no ale się nie sprzeda w większej ilości z tego, co widzimy. Nie da rady, tak mi się wydaje. Okej, ludziska, już was tu dajemy do pracy biurowej, żeby po prostu było spoko, wszystko ładnie. Tutaj możemy stworzyć jakąś malutką grę, na przykład gra budownicza. Teraz po prostu damy wszystko na pałec. Co wy o tym sądzicie? Ja myślę, że całkiem spoko. Licencję kupimy. Okej, wybieramy licencję. Poboczny, dajmy logiczną, dalej... Teraz klikam wszystko na pałę tak naprawdę, nie? Więc zobaczymy, jak, co z tego wyjdzie. Okej, myślę, że takie coś może być całkiem dobrym połączeniem. Okej. Aha, to czekajcie, bo... Czegoś ja nie... Aha, nie zmieniłem wielkości gry. Okej, mój fail, sorry ludzie, sorry, mój fail. Tak, no i dobra, przenosimy was z powrotem. Moje pachołeczki, tworzycie nowa gra 12. I ta gra ma być hitem, jasne? Co z tego, że klikałem wszystko randomowo, ale ta gra ma być hitem, jasne? Ma być hitem po prostu. Zobaczymy, co z tego wyniknie. No, Delma Story niestety nie zarobiła tyle, co Gimbal, ale za to plus jest taki, że miała najlepszą grafikę, tak? Tego roku, więc to daje wielki plus. Tutaj się jeszcze coś się sprzedaje, jeszcze próbuję podratować ten swój honor, nie? Ale no, jednak ten milion dolarów to jest za dużo do nadrobienia. Jeszcze oczywiście robimy tą nową grę, 12, to będzie hicior. Nie no, tak naprawdę nie no, patrzcie co tu się dzieje, no. Po prostu, no, to jest coś śmiesznego. Ale trzeba właśnie sobie czasami tak pożartować trochę, wiecie o co chodzi.
No, Delmastory zarobiła mniej, no ale dostała jedno wyróżnienie. Tak jak mówiłem, więc wy w komentarzu musicie napisać, co było lepszą grą, Gimbo czy Delmastory. No plus ciężko też porównywać strategię ze zręcznościówką, moim zdaniem, no ale jakoś trzeba, coś trzeba porównywać z sobą, tak? Moglibyśmy porównywać grafikę z grafiką, dźwięk z dźwiękiem, no ale to musiałbym się cofnąć teraz do wcześniejszych ustawień, bo nie wiem, czy da się sprawdzić teraz tutaj, a nie chcę mi się szperać za bardzo na chwilę obecną. No naprawdę widzę, że technologia to tu po prostu, recenzja tej gry to będzie już widzę, to będzie takie coś. Ta gra ma takie sterowanie, że po prostu 10 klawiatur nie ogarnia jednego ruchu w tej grze. Coś tego typu będzie prawdopodobnie. Tak sobie myślę, ale zaraz zobaczymy, bo jestem bardzo ciekawy. No nie wiem, czy wy jesteście ciekawi, no ale ja jestem mega ciekawy. Oczywiście badamy edytor poziomów, niech oni tu pracują. No i w tym roku nic dla nas nie było niestety, no ale mówi się trudno. Chociaż grafika, jak widzimy, wyleciała całkiem wysoko. To jest budowniczo-logiczna gierka. No i nie mamy niestety żadnego developera do tego, więc chyba polecimy według na hajs, no, no i tyle. Okej. Przyzwoitym, słabe audio. Sterowanie jest okej. Ale nie była najgorszą grą. To trzeba przyznać, że nie była to najgorsza gra, jaką wydałem. Więc całkiem nieźle. Patrzcie, jak sprzedaż poszła w górę. Ale okej, ludziska, w tym odcinku to byłoby na tyle. Jeśli wam się spodobał, zostawcie łapę w górę, komentarz, wbijcie na fanpage'a oczywiście. I pamiętajcie, że piszcie komentarze. Im więcej komentarzy, tym lepiej, ponieważ ja się wtedy cieszę, że ja mam komentarze, tak? Bo ja lubię czytać te wasze komentarze, tak? Ale nie jak wy się kłócicie, że idź dziecko, ortografii poćwicz czy coś, bo to jest dziecinne strasznie, tak? Ja się staram unikać takich konfrontacji, więc tak jak mówię, piszcie komentarze, jeśli wam się odcinek spodobał, łapy w górę, komentarz musi być. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, no i cześć!